Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Moi drodzy, na początku informacja. Wczoraj po 22 był wrzucony materiał, więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, koniecznie sprawdźcie przed tym odcinkiem. Dzisiaj dwa materiały. Na początek ten i wieczorkiem pojawi się też drugi. Mam nadzieję, że do godziny 20 się wyrobimy. Także stawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu jakieś miłe słówko. A my startujemy! No a my zaczynamy od meczu ligowego, nie ligowego, no w sumie trochę ligowego, Ligi Mistrzów z Tottenhamem. Myślę, że zwycięstwo naprawdę dużo nam tutaj zrobi, ale czy tak się stanie? Sprawdźmy. Casemiro do Huntera, czy tam nie będzie? Karnego nie będzie i do tego jest bramka. Alex Hunter 1-0, fantastyczny początek Ligi Mistrzów, no i w końcu też Hunter się przełamuje i strzela bramkę w Lidze Mistrzów. Zobaczmy, Alex Hunter, piękne zatrzymanie i bramka od słupka, 2-0. No i brameczka, ale dużo tutaj błędów w defensywie, niestety. Bale, ale rzutka, to może być gol! Wow, Casemiro, 3-1, ale akcja. Zobaczmy, Hunter, Modric, 4-1. Faktycznie ten Tottenham jest zbyt dobry w tej edycji Ligi Mistrzów. No i wygrywamy, moi drodzy, 4-1. No i śmiało możemy powiedzieć, że awansujemy do Ligi Mistrzów. Będzie walka po prostu o pierwsze miejsce. No i zalecane, aby zmienić postać. Pytanie. Wydaje mi się, że teraz Danny Williams. I faktycznie lecimy do Danego Williamsa. Liga Mistrzów United Ajax. No a my mamy, słuchajcie, Ligę Mistrzów i na ławce zaczynamy. Z Ajaxem, okej, no to let's go. Zobaczmy, Danny Williams, będzie okazja na 4-1, bóg słupka. Aj. Wygrywamy 3-1, ale niestety Danny nic ciekawego nie pokazał. Ważne 3 punkty, United coraz bliżej awansu do dalszej fazy. Gdzie mam podpisać? 6-0 za to? 10% taniej. Myślę, że zmieścisz się w budżecie, Danny. Najwyższy czas się stąd wyprowadzić. Mój znajomy nie może już dłużej zwlekać, a i tak musiał się nieźle nakinastykować. Daj nam chwilkę, dobra? Lepiej, żeby dorzucili służących za takie pieniądze. W każdym razie nie jest łatwo zwolnić taką kasę. Albo to, albo nie ma tej kasy. Coś ci się śpieszy, żeby domknąć tę umowę, kolego. Ty, a może masz w tym jakiś własny interes? Czo, nie, no serio? No kto to wymyśla? Okej. Raz kozie śmierć. Ciak! Ha, ha, ha! Tak jest! Serio, to jest właśnie to! I jej nareszcie zaczyna doceniać geniusz, jakim jest The Williams! Zadzwonię do niego. Tu telefon Alexa. A mogę go poprosić do telefonu? Nie, nie, nie. Co? Nie, nie, nie. Czy może mu pan przekazać? Co za ham? No i kto jest teraz słaby, synku? Moi drodzy, po raz kolejny wchodzimy z ławki rezerwowych. Zobaczmy, przy jakim wyniku. I mamy remis tym razem. Okej, no trzeba wygrać, trzeba wygrać. I zapewnić sobie też ten awans już na pewniaczka. Oj, może być źle? 3-1, ale na szczęście broni De Gea i nas ratuje. Zobaczmy, Danny Williams. I brameczka po asyście Williamsa. Let's go, very important goal. 83. minuta. Dawaj, dawaj, dodanego, pięknie. Trzeba to zakończyć, Danny Williams. Zobaczmy, Williams. No i mamy koniec spotkania. Wygrywamy po asyście danego Williamsa. W bramce Herrery, bardzo ważne. 3 punkty zdobyte w Amsterdamie dają nam już praktycznie pierwsze miejsce w tabeli. No i mamy teraz zmianę osoby i lecimy do Kim Hunter i to jest chyba decydujący mecz o awans
do kolejnej fazy Mistrzostw Świata, tak mi się wydaje. No i mecz ze Szwecją, sami zobaczcie, każdy dwa mecze zagrane i każdy trzy punkty w tabeli. Kto wygra, ten awansuje, po prostu. Będzie okazja, zobaczmy, Kim Hunter! Tylko rzut rożny, no ten rykoszet niestety. No i zobaczmy jeszcze, Kim Hunter obok. Może teraz? Jest w końcu, 85. No i wygrywamy 1-0 i mamy awans do dalszej fazy. Proszę bardzo. Dziękuję. I dla pana? Dziękuję, proszę. To miejsce jest przegięte. Możesz podziękować bratu, to on załatwi ten stolik, to miejsce. Albo jego ludzie. Całkiem nieźle się ustawił. Cię, zdecydowanie. Chyba należą ci się gratulacje. Moja córka w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Teraz to się zacznie. Daruj sobie gadanie, tato. Dość się nasłuchałam od De Silvy. Nie chciałem cię urazić, Kim. Trochę mnie tym zaskoczyłaś i tyle. Nawet nie przyszło mi do głowy, że odpuścisz kolec. A jak w Seattle nie wypali... Chciałam tylko o tym porozmawiać, przemyśleć, a ty od razu mnie strofujesz. Wiem już, jak się czuł Alex. Kim, proszę. Przepraszam. To twoje życie, Kim. Twoja kariera. Twój wybór. Możemy to omówić, jeśli nadal chcesz. Tylko spróbuj nie dać się ponieść. Wiem, że tylko o mnie dbasz. Ale nie jestem tobą, tato. I mam szansę osiągnąć coś wielkiego. Zostać kimś wielkim. Musisz mi pozwolić. I czas zakończyć drugi rozdział. Siła presji za nami. Tutaj w tym debiucie nie udało nam się strzelić bramki. Ale wyjść z grupy udało się. Nie wiem, czemu to nie jest załatwione. A mniejsza z tym. Jedziemy dalej. Alex, prowadzę dzisiaj dodatkową sesję. Masz ochotę wziąć udział? Dla mnie już dzisiaj wystarczy. Może jutro, co? Wszyscy w drużynie pracują ponad normę, dlatego menedżer zatrudnił mnie. No wiem, rozumiem. Potrzebuję po prostu trochę dzisiaj odpocząć, odsapnąć. Zajmujesz się teraz biznesową stroną kariery. A proszę bardzo, uważaj tylko, żeby nie przeszkadzało ci to w prawdziwej pracy. Do jutra. No i przed nami kolejny meczek Widzę Mistrzów z Marsylią. No praktycznie mamy już pewny awans, więc powinniśmy tutaj odpoczywać, a nie grać. Hunter! I zaczynamy 1-0. Olimpik Marsylia. Fantastycznie, Aleksik. No i mamy brameczkę. I chyba Alex Hunter przegrywa pojedynek główkowy. No, więc nieciekawie. I gol! 2-1, ależ podanie to było. Perfekcyjne. Alex Hunter, 2-1. Zobaczmy, Asensio i mamy 3-1, no i chyba 3 punkty. No i wygrywamy 3-1 i jak widzicie pewne pierwsze miejsce. Będzie jeszcze bitwa o drugie miejsce, Sporting lub Marsylia. Patrzę jak Tottenham, w teorii chyba nadal z szansami. Ale kto awansuje, zobaczymy wkrótce. Oj, może być 1-0 i mamy spalonego, okej. Okay. No dobra, moi drodzy, tutaj już nic więcej niestety w tym meczu nie było, więc zobaczmy, jakim rezultatem się to zakończy, chociaż to z większego znaczenia nie ma, z uwagi na to, że mieliśmy 6 punktów przewagi, to była ostatnia kolejka Ligi Mistrzów, więc kończymy
No w sumie nadal nie wiem. 2-0 wygrywamy, więc 16 punktów, rewelacja. Lecimy dalej. A, czyli u każdego członka będziemy kończyć rozdział drugi, a zatem został nam jeszcze pan Danny Williams. No i właśnie do Danego zmierzamy. Mecz z Paris Saint-Germain. Więc właśnie jak wygląda tabela, to jest chyba najciekawsze w sumie. Mam wrażenie, że mieliśmy raczej bezpieczną przewagę. No i tak faktycznie się dzieje. Natomiast jeżeli wygramy z PSG, następnie Ajax wygra z Szachtarem, no i potem w bezpośrednim pojedynku trzeba będzie też wygrać z tym PSG. No ciężka misja, raczej United i PSG po prostu awansują. No, brakuje ci gazu, stary. Otarłeś już łzy? To musiało cię naprawdę zaboleć. Każdemu może się raz przyfarcić, stary. Ale trzeba talentu, żeby być najlepszym. I to akurat nigdy ci się nie uda. Jak to jest? Zupełnie przypadkiem nosisz medal na wierzchu, tak? Tak, pasuje mi do wdzianka. Co ty w ogóle tu robisz? Dopiero co przyjechałem na jutrzejszy mecz. Pomyślałem, może wpadnę odwiedzić braciszkę. Czekałem na parkingu, ale twój koleżka Butler powiedział, że zostałeś po treningu. Co tam, boisz się czegoś? Co? Jasne. Zwycięzca Ligi Mistrzów. Przypomnij mi jeszcze raz, ile minut grałeś w tym finale? No tak. Więcej niż ty w życiu zagrasz i osobiście tego dopilnuję. Będzie jak za dzieciaka. Nie dam ci nawet powąchać piłki. Widzimy się na murawie, Leszczu. No a tu znowu trening z Butlerem. No ile można trenować z tym Butlerem, panie kochany. Widziałeś, to blisko było, co nie? Butler i Danny Williams. Też jeżeli tak dalej pójdzie, to Butler zagra w pierwszym składzie. I Danny Williams, cyk. Cyk. I będzie najwyższa ocena. Tak też się dzieje. Wow. To już na wiwat dla widza. Pięknie, dobra. Jest ocena A. Dawaj. Teraz stery czy Danny, no. Pięknie teraz stery. I niestety zabrał piłkę Danemu. I leż tam. Co cena 2-0? Serio? A to pies, znaczy... Nie może czerwona. Ja pierdolę. 8 minuta. O Boże, no ale przynajmniej Terego skaszyliśmy. O Boże, no dobra, zobaczmy w takim razie. Nie no, zobaczyłem tego chama, mówię, nie no. Trzeba go skościć. Natomiast nie wiedziałem, że... O, czekajcie. Danny, czerwona kartka, no i zawieszenie. Co o tym wszystkim powiesz? Słucham? Co chcesz przez to powiedzieć? No co, no to znaczy, że nie jestem zadowolony i tyle. Sędzia się pomylił? No to ty mi powiedz, przecież widziałeś mecz. Okej, dziękuję. Minuty 7, ocena 2-0, no to jest jakiś rekord. No dobra, zobaczmy w takim razie, jakim wynikiem 2-0 przegrywamy. No niestety, w Premier League widzę... Bez problemów, na pierwszym miejscu, Boże, pamiętacie takie czasy, kibice United? 11-1-0, 0 porażek, co jest? No pięknie to się prezentuje, natomiast widzę mistrzów,
porażka z PSG i będziemy walczyć o pierwsze miejsce. No i wyjazdowy mecz z Szachta. Co? Jesse Lingard na ataku? No to niezłe jajca. No to walczymy o pierwsze miejsce, a chłop rezerwy wystawia. No ale wygrywamy, dobra. PSG też wygrało, ale to my ostatecznie jesteśmy na pierwszym miejscu, więc elegancko. No i kończymy. No, to drugie zadanie było do spełnienia, natomiast no myślę, że to będzie jakaś żółta kartka max. Nie spodziewałem się, że da czerwoną kartkę. No ale trudno. Zmierzamy do trzeciego sezonu. Hunter, Morgan! Selekcjonerce podoba się wasza współpraca na boisku. Wniosłyście świeży powiew w tę drużynę. Ale teraz czeka nas faza pucharowa, gdzie potrzeba dojrzałości, by stawić czoło presji. Rozumiem. Oczywiście. Będę gotowa, żeby wejść z ławki. Dziewczyny, takiej postawy oczekiwałam od was obu. Wy dwie będziecie napędzać atak w jednej z mej finału. Dzięki, pani trener. Tak jest. Rozumiem. Dobrze. Rozniesiemy je. Ta. Na lozaku. Byle tak dalej, panie! No to czas, moi drodzy, na fazę pucharową i mecz z Francją. To raczej nie będzie łatwy pojedynek, ale gramy w pierwszym składzie, więc postarajmy się coś ugrać. Ale wrzutka! Jezus Maria, zabrała mi piłkę. Jakaś parówka. Zobaczmy, czy coś z tego będzie, bo Kim Hunter no tak się zabiera do tego, chociaż zobaczmy! O mój Boże, że to nie wpadło. Zobaczmy, Morgan. Jeszcze Morgan. Łooo, jest brameczka. Już Kim Hunter, zobaczmy. Jest tu Morgan, tam wychodzi Kim Hunter. To może być koniec? Nie, jeszcze nie. No gdyby to wpadło, chyba bym się popłakał. Na szczęście nic z tego. Zobaczmy teraz Kim Hunter. Kim Hunter i 2-0. USA w ćwierćfinale. Kim Hunter. No i mamy to USA. 2-0 po bramkach Morgan i Hunter. No i zobaczymy, jak pójdzie w ćwierćfinale. Stoję tu z 17-letnią Kim Hunter, zdobywczynią debiutanckiej bramki na mundialu. Kim, jakie to uczucie? Wow, jak we śnie. Poważnie. Jak byłam mała, to wyobrażałam sobie, że strzelam gole na mistrzostwach, a teraz marzenia się spełniły. To uczucie jest jeszcze fajniejsze niż kiedykolwiek myślałam. Cóż, życzę ci kolejnych sukcesów w karierze. Dziękuję, miło mi. Dziękuję, Kim. Tak? Jesteś! Siostrzyczka robi furorę na mistrzostwach. Musiałem się zjawić. Teraz pucharowa, co? Tak. No to przyda ci się każda pomoc. Dzięki. Cześć, Kim. Hej. Beatrice też przyjechała. To ten twój dokument? Tak, na szóstkę. Możesz obejrzeć, jak chcesz. A jestem w nim? A jesteś Hunter? Nie masz o mnie dobrego zdania. W ogóle nie mam o tobie zdania. To znaczy, nie chcę powiedzieć nic złego. W pierwszej kolejności jestem fanką piłki. Ale fanką z możliwościami, które ma niewiele innych. No jasne. Ta, rozumiem. Na wszystkich zrobiłaś wrażenie. Prasa typuje cię na gwiazdę tych mistrzostw. Staram się tylko trzeźwo myśleć. No wiesz, ciągle się to słyszy. Ktoś zagra dobry mecz, to media zaraz to rozmuchują i zawodniczka się dekoncentruje. Mgnienie oka i już jej nie ma. Czasem zapominam, jak jesteś młoda. Kim,
Z twoimi umiejętnościami i rozsądkiem możesz przetrzeć szlak w kobiecej piłce. Zupełnie zmienić sposób, w jaki jest postrzegana. Ludzie ciągle mówią mi takie rzeczy, ale nie wiem, jak reagować. Nie reaguj. Po prostu bądź sobą. Kim, mogę ci pomóc w dotarciu na szczyt, tak? Posłuchaj, jak wygrasz z drużyną finału mistrzostw, wkrótce zaczną o tobie kręcić filmy. To nie widzę nigdzie swojej przyczepy. Zakładam, że stoi gdzieś za rogiem, tak? Przyczepy? Tak, tak, tak. Kilkunastometrowy streamline, jak rozumiem. Znaczy, tak było w kontrakcie uzgodnione. Znaczy, czy to nie LA? Dany, przykro mi. Nie wiem, kto ci mówił o przyczepie, o, ale... panu jest przykro! On żartuje, tylko pana wkręca, prawda? Po prostu nie umie przestać. O! O! Nieźle, naprawdę dałem się nabrać. Przezabawne. To wy się znacie? Hej, chłopcy! Nie! O, jak leci, brachu. Nie wiedziałem, że ciebie też wzięli. Tak, stary, kocham pokazy na takich imprezach. Miło się ogląda. I wiesz, czasem podpatruję coś nowego dla siebie. Cwane. Hej, brachu, Danny Williams. A, ten Williams. Grałem z twoim bratem Terrym w Juve. Mocny jest, fuch. Trenuje jak gra. Tak, tak, no mocny jest. Mhm. Hej, zaraz was tutaj urządzimy, żebyście mogli oceniać turniej. Tutaj postawimy Tango League Trophy, a tam strefę zdjęć i autografów. Fajnie, w porządku. Tak, nie mogę się doczekać. Brzmi spoko. Słuchajcie, muszę na chwilę skoczyć do rejestracji uczestników. Zaraz wracam. Okej. Naprawdę doceniam to, co dla mnie robisz, stary. Stary, nie ma za co. Mamo! Wiem, co lubi mój syn. No raczej. Wiesz, kiedy będzie gotowy? Tak. Mamy rezerwację w Latorę. O, rany. Wypadło mi z głowy. Kiedy indziej? Najlepsze w Madrycie. I wiesz co? Kiedyś musisz tam pójść. Alex, mogę na słowo? Alex, budowanie marki wymaga uwagi mediów. Musisz się pojawiać, gdzie trzeba i z kim trzeba. Nieustannie pokazywać twarz, kultywować image. Chwila, chyba nie chodzi o logo, prawda? Zawsze uszanuję twoje decyzje, Alex, nawet jak się z nimi nie zgadzam. I wiem też, że na boisku ciągle dajesz z siebie 100%. A ja robię co w mojej mocy, by nie ominęła cię za to nagroda. Jeśli oboje zrobimy swoje, to osiągniemy bardzo wiele. Jedzenie gotowe. Już idę, mamo. Alex? Nie zrobię tego bez twojej pomocy. Gracias. Dalsze losy Alexa Huntera poznamy jeszcze dzisiaj, podczas wieczornego odcinka. Mam nadzieję, że do godziny 20, maksymalnie 21 się wyrobimy. Dziękuję wam bardzo serdecznie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie. No i trzymajcie się, na razie.